zwycięzca Petera Prewca. Przypomnijmy, wicemistrz świata z Val di Fiemme z dużej skoczni. Brązowy medalista na normalnym obiekcie. Drugi po pierwszej serii. 8,9 punktów, 197 metrów. Tyle musi skoczyć Peter Prewc, by pokonać prowadzącego w tej chwili Gregora Schlierenzauera. Jest w stanie poszybować tak daleko Peter Prewc. No i proszę. Ależ walka o zwycięstwo w tym konkursie niesamowita. Delikatny gest. Tak udało się. No i noty, 19, 1, 2, 18,5. Odległość 198 metrów, plus 8 punktów, a więc sporo tych punktów będzie miał dodanych Peter Prewc. No, znowu, również niewielka różnica będzie, myślę, między nim a Gregorem Schlierenzauerem. No i teraz będziemy czekać na... Ale myślę, że Prewc obejmie prowadzenie, też bo mi się wydaje, że lądował pół metra dalej, miał troszeczkę mniej dodanych punktów, ale przewaga z pierwszej rundy świadczy na jego korzyść. Zaraz wszystko będzie jasne, więcej 19. Jest na prowadzeniu Peter Prewc w tym momencie, będzie na podium już znowu na co najmniej drugim miejscu, na pierwszym miejscu.